Czy zastanawiałeś się kiedyś, czemu tak bardzo End w Minecraft Dungeons różni się od End w Minecrafcie? No bo End w Minecraft Dungeons jest bardziej żyjący, mamy tam wiele rodzajów roślin, do tego kilka rodzajów Endermanów, nie mówiąc już o wielu strukturach oraz blokach, których w normalnym Minecrafcie nie zobaczymy. Natomiast End w standardowym Minecrafcie jest taki pusty, jałowy, mamy tam dosłownie jedną roślinę, do tego jeden typ Endermana, no i jakieś pozostałości struktur. Tak więc śmiało można stwierdzić, że to jest jedno wielkie pustkowie. I tu pojawia się pytanie, czy jest możliwe to, że End z oryginalnego Minecrafta mógł kiedyś wyglądać tak jak End z Minecraft Dungeons? Do tego kolejne pytanie, jakie nam się tutaj pojawia, to co się stało z pozostałymi rodzajami Endermanów, że został tylko jeden typ? No i zostaje jeszcze najważniejsze pytanie, jaką historię skrywa End, której my jeszcze nie poznaliśmy. Ale nim odpowiemy sobie na te pytania w naszej teorii ze świata Minecrafta, to koniecznie upewnij się, że subskrybujesz kanał, bo lecimy po 200 tysięcy subskrypcji. No i jak zostawisz tutaj łapeczkę w górę, to będę mega wdzięczny. A teraz lecimy już z tematem. A więc sądzę, że zarówno jeden, jak i drugi świat to są te same światy, tylko w różnych liniach czasowych. Gdyż możemy sobie założyć, że End na początku wyglądał tak jak End w Minecraft Dungeons, ale po tym jak do Endu przybyli pradawni, to ten świat po jakimś czasie totalnie opustkowiał i aktualnie mamy świat ten, co jest w normalnym Minecrafcie, ale wszystko po kolei. A więc kiedyś nagrałem teorię, w której to mówiłem, że pradawna cywilizacja przeszła do Endu i zamieniła się w Endermanów. Jeśli nie widziałeś tej teorii, to polecam ci ją zobaczyć, by lepiej zrozumieć tą teorię, co teraz omawiamy. W każdym bądź razie tam stwierdziliśmy sobie, że oni faktycznie zmienili się w Endermanów, ale tam nie stwierdziliśmy w jakich. Otóż sądzę, że na początku w Endzie, w którym tętniło życie, totalnie nie było tych Endermanów, które teraz mamy w normalnym Minecrafcie, a nasi pradawni zamienili się w tych Endermanów, co mamy w Minecraft Dungeons. I zaraz do tego wątku jeszcze wrócimy, bo muszę wam przypomnieć jeszcze drugą teorię, mianowicie o tym, że pradawni zabijali smoki, po to by móc tworzyć elytrę i niczym bogowie mogli wznosić się po niebiosach, no i generalnie oni odpowiadali za zmniejszenie populacji smoków w Minecrafcie. Też polecam zapoznać się z tą teorią, gdyż dzisiejsza teoria to będzie połączenie tych dwóch teorii oraz zaginionej historii, co tam dokładnie się wydarzyło. A więc po tym jak starożytni przeszli przez portal do Endu, żyli oni w normalnym Endzie, takim jaki widzieliśmy w Minecraft Dungeons. Ale po czasie polowania na smoki, cały ekosystem zaczął się walić, gdyż zabrakło w Endzie największego drapieżnika, który de facto był bardzo potrzebny temu ekosystemowi do funkcjonowania. I bez niego cały świat zaczął się zmieniać. I tu przytoczę wam prosty przykład z natury, z prawdziwego życia, żebyście zrozumieli, o co mi tutaj chodzi. A więc w 1926 roku wszystkie wilki w parku Yellowstone zostały przez ludzi odszczelone, a przez to, że na całym terenie nie było drapieżnika, który by regulował ilość roślinożerców, wówczas populacja jeleni i innych roślinożerców drastycznie wzrosła, gdyż ich naturalny przeciwnik z tych terenów zniknął za pośrednictwem ludzi. Wówczas roślinożerne zwierzęta tak się namnożyły, że zaczęły one zjadać wszystkie rośliny, przez co ptaki odleciały, bo nie było tam warunków do ich życia. Potem z pozostałości drzew bobry budowały swoje tamy na potęgę, przez co w wielu miejscach zaczynało brakować wody, przez co naturalna roślinność zaczęła usychać, a bez roślinności roślinożercy też zaczynali wymierać, po prostu z głodu. Nie mówiąc już o tym, że jak zbiorniki nie miały dopływów, bo je hamowały tamy, które zrobiły bobry, to te ryby znajdujące się w takich zbiornikach bez dopływu zaczynały wymierać, gdyż takie zbiorniki po prostu wysychały. No i finalnie człowiek tam ponownie ściągnął wilki, ale w tej historii o to mi chodziło, że jeśli wyciągniecie z ekosystemu jakiś ważny element, to on zacznie się walić i to teraz możemy przenieść sobie na świat Minecrafta. A więc po tym jak starożytni przeszli przez portal do Endu, zaczęli zabijać wszystkie smoki, gdyż to było dla nich największe zagrożenie oraz też oni chcieli latać i mieć pożywienie. Przez to, że oni zaczęli wybijać wszystkie smoki z całego świata, ilość endermitów niesamowicie się zwiększyła. Gdyż jeśli graliście w Minecraft Dungeons, to wiecie, że tych endermitów było pełno w Endzie i bez głównego drapieżnika ich ilość niesamowicie się zwiększyła. A przez to, że nikt ich się nie pozbywał, to one zjadały całą roślinność z Endu i End stał się pustkowiem, jakie znamy do teraz, a ich populacja z braku jedzenia drastycznie zmalała, a to co z nich zostało, zostało uwięzione w enderperłach, z których one mogą wypaść. I takie samo odzwierciedlenie mamy w naturze, gdzie te owady jak na przykład szarańcza, które kiedyś niszczyły uprawy, też zostały uwięzione, ale w żywicy, tworząc dowód na to, że coś takiego miało kiedyś miejsce. W międzyczasie pradawni przemienili się w pierwsze wersje endermanów, przez co było ich kilka typów.
Ale jak pokazuje ewolucja z czasem różnych krzyżówek i dostosowania najlepszych cech do przeżycia, przeżył wówczas i wyłonił się tylko jeden gatunek Endermanów. I to był ten gatunek, który znamy z naszego Minecrafta. Myślę, że w taki sposób wam pokazałem, jak z kwitnącej krainy ona nagle stała się pustkowiem, na którym można znaleźć pozostałości pradawnej cywilizacji oraz samą pradawną cywilizację w postaci aktualnych Endermanów. I myślę, że ta teoria idealnie dopasowuje się do dwóch pozostałych teorii, tworząc w sumie jeden wielki wspólny kawałek układanki. Kawałek układanki, który mówi nam, co się stało zaraz po przybyciu pradawnych do tej krainy. Mam nadzieję, że ta teoria wam się spodobała. Zapraszam was do pozostałych filmów ze świata Minecrafta, które możecie znaleźć u mnie na kanale. No i nie zapomnijcie zostawić tutaj subskrypcji, by nie przegapić żadnych odcinków. Trzymajcie się, na razie, cześć, do następnego.